Elementem różnicującym jest również wykonana płukanka w tym etapie. Płukanka Long Life Oil Syn, interwał zgodnie z instrukcją. Szukając zrozumienia takich wyników, konsultowałem sprawę z Jakubem, który napisał w ten sposób. Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że coś zostało z tego płukania silnika, ponieważ w wysłanej próbce auto nie stało kilka godzin, aż całkowicie ścieknie olej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Infiniti Q50, rok produkcji 2017, silnik benzynowy 3.0, 444 koni, przebieg samochodu 131 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań. Wyniki etapu pierwszego były prezentowane w odcinku numer 98. Co warto podkreślić już na samym początku, w pierwszym etapie otrzymano bardzo nieciekawe wyniki. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jakub. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jakub skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się wyłącznie jedna próbka. Jest to olej przepracowany. Kilka informacji na opakowaniu, reszta za chwilę w szczegółach. Próbka oleju świeżego badana była w poprzednim etapie. Punktem odniesienia będą wyniki prezentowane w odcinku numer 98. Do samochodu zalany został olej Eneos Sustina w klasie lepkościowej 0W50, klasa jakościowa SN, co wymaga wyraźnego podkreślenia, w tym etapie nie stosowano żadnych dodatków, jest to element różnicujący w stosunku do etapu numer 1. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6100 km, 7% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek. W odniesieniu do etapu pierwszego procent eksploatacji w mieście oraz odcinki dominujące stanowią element różnicujący. Jakub napisał, że wcześniej było więcej miasta niż w etapie numer 2, gdzie prawie cały przebieg auta to trasy. Elementem różnicującym jest również wykonana płukanka w tym etapie. Płukanka Long Life Oil Syn, interwał zgodnie z instrukcją. Procedura następująca, spuszczenie starego oleju z ceratekiem. Jakub zrobił tutaj adnotację, że sporo tego zalegało w misce olejowej, niezmieszanego z olejem. Następnie zalanie oleju Orlen 5W30XD, przejechanie około 40 km, spuszczenie oleju. Zalanie docelowego Eneos Sustina 0W50 bez dodatków. Przy wszystkich wymianach rewizja filtrów i miski. Z obserwacji Jakuba wynika, że za każdym razem było czysto. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Przed nami badanie lepkości wyłącznie jednej próbki. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 69,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 197, a to oznacza, że mamy jeszcze większy spadek lepkości niż w etapie pierwszym. Lepkość w 40 stopniach zmniejszyła się o blisko 30%, w 100 stopniach o 23%. Będziemy szukać wyjaśnienia w kolejnych krokach. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o liczne inne bibuły, które ostatnio pojawiły się w laboratorium R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia bazujemy głównie na teście od MCU. Zanieczyszczenia w oleju oraz jakość ogólna oleju to środek skali, czyli stan przeciętny. Dodatkowo warto odnotować umiarkowane poszarpania na krawędzi strefy dyfuzyjnej. Prezentuję teraz porównanie z dwóch etapów. W ramach ciekawostek zobaczcie sobie, jak wyglądają wyniki dla innych bibuł, które aktualnie są testowane. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwień analizujemy na tle wyników z etapu numer 1. Idąc po kolei to mamy tak. Porównywalną degradację antyutleniacza, większą degradację dodatków i bazy w etapie numer 2, zanieczyszczenie oleju większe w drugim etapie, o tym będzie więcej w podsumowaniu, sulfonowanie oraz oksydacja dużo większe w drugim etapie, nitrooksydacja na podobnych poziomach, degradacja modyfikatorów lepkości dużo wyższa w drugim etapie, plus w kilku miejscach powiązanych z potwierdzeniem obecności paliwa w oleju wyraźniejszy sygnał dla oleju z drugiego etapu. Reasumując, wygląda na to, że tak mocny spadek to pochodna kilku czynników: pozostałość po płukance lub oleju, który był stosowany do płukania w klasie lepkościowej 5W30, degradacja bazy olejowej oraz degradacja modyfikatorów lepkości. Szukając zrozumienia takich wyników, konsultowałem sprawę z Jakubem, który napisał w ten sposób. Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że coś zostało z tego płukania silnika, ponieważ w wysłanej próbce auto nie stało kilka godzin, aż całkowicie ścieknie olej. Przy aktualnej wymianie były bardziej dogodne warunki, auto stało na podnośniku kilka godzin i faktycznie zleciał cały olej, ponieważ weszło 6 litrów, czyli maks jak na suche napełnienie. Dodatkowo Jakub zwrócił uwagę, że na pewno czuć benzynę z próbki, ale to bezpośredni wtrysk, to wydaje mi się, że w każdym aucie tak będzie, dodał. Na samym końcu wrzucę Wam jeszcze ujęcie, na którym próbowałem pokazać pewne zanieczyszczenia w oleju widoczne gołym okiem. Nie jestem pewny, czy kamera to odda, natomiast na żywo widocznych było sporo wtrąceń. Wniosek końcowy, wynik odstający od normy, śledząc wyniki sprowadzonych testów, widać wyraźnie, że spadek lepkości na poziomie 30% to nietypowa obserwacja. Coś w tym układzie, mam na myśli samochód, olej, nie funkcjonuje tak jak powinno. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. To, że kciuk w górę lub komentarz są mile widziane, to już wiecie. To, że ma to bardzo duże znaczenie, też już komunikowałem. Powtórzę zatem zaproszenie dla osób zainteresowanych udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!